Ruszyła długo wyczekiwana przez mieszkańców miasta budowa kawiarni w Parku Kasprowicza. Koszt inwestycji wyniesie prawie 2 miliony złotych. O planach wybudowania lokalu gastronomicznego niedaleko pomnika czynu Polaków mówiono od blisko 3 lat. Wtedy rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Powierzchnia parteru restauracji ma wynosić blisko 100 metrów kwadratowych. W projekcie znalazła się również antresola o powierzchni około 80 metrów kwadratowych. Do budynku restauracji dobudowany zostanie bar szybkiej obsługi, w którym sprzedawane będą m.in. frytki, hot dogi i hamburgery. Tu będzie znajdować się wypożyczalnia sprzętu do gry w minigolfa, który również zostanie odnowiony. Inwestor zgodnie z umową na zakończenie prac ma czas do końca roku.